Wieści z powiatu jarocińskiego. Audycja finansowana przez powiat jarociński. Kamil Bachosz, witam i zapraszam na kolejny program Wieści z powiatu jarocińskiego. Dzisiaj moi państwa gośćmi są pani Lidia Czak, starosta jarociński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan Mariusz Stolecki, członek zarządu powiatu jarocińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zacznijmy od pani Lidii Czak, starosty jarocińskiego. Dużo się dzieje w powiecie jarocińskim. Jakie obecnie są wykonywane inwestycje? Bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja powiatowi jarocińskiemu, ponieważ jesteśmy w trakcie realizacji 4 inwestycji drogowych i zdajemy sobie sprawę, że przy takiej aurze pogodowej te nasze inwestycje zwiększyły znacznie tempo i mam nadzieję, że zostaną dużo wcześniej oddane mieszkańcom naszego powiatu do użytku. Kończy się, mam nadzieję, lada moment przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy. Wiemy, że czekają tylko już na wyłożenie tej masy bitumicznej na tym moście, także mam nadzieję, że do 15 marca firma zakończy swoje prace i wraz z odbiorem będziemy mogli w kwietniu już puścić ruch właśnie ten nowo otwartym mostem, obiektem mostowym w Cerekwicy. Ruszyły również prace, tak jak państwo mogą zauważyć, na drodze naszej powiatowej dworcowej w Mieszkowie. Bardzo nas to cieszy. Wiemy, że już są przebudowywane oraz budowane chodniki, także mam nadzieję, że ta inwestycja również zostanie zakończona wcześniej, niż to było planowane ze względu na te warunki atmosferyczne. Mamy też bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego powiatu, bo zgodnie z kosztorysem droga Hilarów-Wola Książęca miała kosztować ponad 5 milionów, a 6 firm ubiegało się w przetargu o tą inwestycję. Najniższą ofertę złożyła firma PRT z Kalisza, która zaproponowała 3 479 000. Także naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni w stosunku do kosztorysu. Dość mocno zeszliśmy z tą ceną. Bardzo nas to cieszy, bo to był projekt, którego się nie spodziewaliśmy. Nie mieliśmy w planach inwestycyjnych go ujętego na ten rok, ale ponieważ mieliśmy projekt, ubiegaliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim, otrzymaliśmy dofinansowanie, więc mam nadzieję, że również przy pomocy gminy Jarocin i gminy Kotlin uda się tą inwestycję tak potrzebną i wyczekiwaną dla mieszkańców, szczególnie Hilarowa, ze względu na to, że to jest tam nasza ostatnia droga gruntowa na terenie naszego powiatu, zrealizować. Także bardzo się cieszymy, że mamy boom inwestycyjny, cieszymy się, że warunki atmosferyczne są bardzo dobre i mam nadzieję, że te wszystkie inwestycje uda nam się zrealizować. Naszą sztandarową i nie ukrywam, że naszym takim języczkiem uwagi na pewno jest budowa ścieżki rowerowej i tutaj poproszę pana członka zarządu, żeby się w tej kwestii wypowiedział. To jak wygląda budowa tej ścieżki? Budowa ścieżki wygląda bardzo dobrze, ponieważ w styczniu firma pana Marzyńskiego rozpoczęła prace budowlane, co zresztą widać. Mieszkańcy, którzy poruszają się na tej trasie, już widzą, że działania firmy są bardzo zaawansowane. Wycinka drzew następuje. Sporo drzew zostało usunięte, także budowa kładki na rzece Lutynia już jest w trakcie, także myślimy, że również w tym roku firma może się wyrobić z skończeniem tego zadania, ponieważ tak jak pani starosta wspomniała, warunki pogodowe są wyśmienite do tego typu prac budowlanych. Także ta inwestycja za kwotę 3 700 zł, mam nadzieję, że będzie ukończona jak najszybciej. Ale to nie są jedyne inwestycje, które robicie, bo już w poniedziałek otwieracie klub seniora. Tak, bardzo się cieszymy. Udało nam się pozyskać 150 000 w ramach dofinansowania na prowadzenie klubów. To będzie nasz pierwszy klub powiatowy, wyczekiwany akurat przez tutaj seniorów z terenu naszego powiatu. Organizacją, która będzie prowadziła ten nasz klub, będzie Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Bardzo się cieszymy, że przystąpili do konkursu, ponieważ wiemy, że są to osoby bardzo aktywne, bardzo zorganizowane, bardzo dobrze działające. Tak naprawdę brakowało im tylko tej infrastruktury i cieszę się, że udało się doprowadzić do tego, że pięknie wyremontowaliśmy w naszym budynku na osiedlu Kościuszki, że będziemy mieli możliwość tutaj otwarcia tego klubu, a w ramach tego klubu będą prowadzone naprawdę na szeroką skalę różnego rodzaju zajęcia dla naszych seniorów, po zajęcia takie typowe w tych salach właśnie lekcyjnych, czyli językowe, po organizację wycieczek, organizowanie różnego rodzaju spotkań z ciekawymi ludźmi, także tam jest i sala komputerowa, na którą zakupiliśmy całe wyposażenie, także naprawdę cieszymy się, że ten klub na terenie naszego powiatu powstał. To zmieńmy jeszcze raz temat i na koniec naszego programu zaprośmy na to, co się będzie działo 1 marca, bo wtedy organizujecie Dzień Żołnierzy Wyklętych. Tak, jak co roku to powiat jarociński zaprasza również tutaj wszystkie gminy. Zaproszenia właśnie są w trakcie realizacji na obchody święta 1 marca, czyli Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to dla nas, nie ukrywam, wielkie święto ze względu na to, że to powiat był inicjatorem powstania
powstania pomnika żołnierzy wyklętych, którzy na, tutaj przy naszym cmentarzu mają swoje miejsce, swoją mogiłę, swoje miejsce, gdzie ludzie mogą przyjść, zapalić znicz i wiedzą, że tam w tym miejscu pochowano symbolicznie dwóch, ale jest to pomnik, który jest symbolem dla wszystkich żołnierzy wyklętych, że mają w tym dniu swoje święto na terenie tego powiatu. Zapraszam mieszkańców naszego powiatu serdecznie 1 marca. To tą informacją zakończmy dzisiejszy program. Moi Państwa gośćmi byli pani Lidia Czak, starosta jarociński. Dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. I pan Mariusz Stolecki, członek zarządu powiatu jarocińskiego. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Kamil Bachosz, dziękuję i zapraszam na kolejny program Wieści z powiatu jarocińskiego, który na antenie Radia Elka już za 2 tygodnie. Wieści z powiatu jarocińskiego. Audycja finansowana przez powiat jarociński.